Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku programu Moda na Boga. Nazywam się Monika. Jak widzicie, znajdujemy się w studiu telewizji Lumen TV. Tu znajduje się serce naszej stacji. To tutaj montowane są wszystkie odcinki nadawane przez nasz program. No ale do rzeczy, a raczej do tematu. Dzisiaj zajmiemy się jednym z trzech podstawowych zadań, które Jezus zadaje nam w Wielkim Poście. Jest to jałmużna. Oprócz tego są jeszcze modlitwa i post, czyli rezygnacja z czegoś dla kogoś. Ale o tym już wiecie. Aby dobrze odpowiedzieć na pytanie, czym jest jałmużna, zaprosiłam do studia gości, którzy pomimo swojego młodego wieku mają rozległą wiedzę na interesujący nas temat. Może się przedstawicie? Cześć, ja jestem Dominik. Cześć, jestem Karina. Jestem Dominika. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. W takim towarzystwie jestem pewna, że znajdę odpowiedź na dręczące mnie i widzów pytania. Może zacznijmy od materiału filmowego. Nie chcecie kaszleć tak jak ona? Kupcie butelkę świeżego powietrza! Za jedyne 15 zł. Spróbuj. To działa. Teraz za jedyne 15 zł. Nie męczcie się. Oto super nowoczesny głuchy telefon! Możesz mówić do niego i mówić i mówić! A i tak on nic nikomu nie wygada. Możesz dzwonić do każdego i mówić mu o wszystkim, nieważne co to będzie. A i tak on nie usłyszy. Możesz nawet do prezydenta dzwonić. Jest tu dużo aplikacji. Aparat wbudowany w tej linii. Możesz także oglądać zdjęcia. Niestety troszkę mała rozdzielczość. Możesz to wszystko mieć za jedyne 99 zł i 99 groszy. Musisz to mieć. To nowa generacja. Nie musisz się uczyć, męczyć. My ci załatwimy świadectwo ukończenia szkoły. Średnia ocena zależy od ceny. Dogadamy się z każdym za niewielkie pieniądze. Przyjdź i kup. No, i co powiecie po oglądnięciu tych reklam? Z tych reklam wynika jasno, że szczęśliwy jest ten, kto posiada powietrze, telefon, no i świadectwo. Ja myślę, że większość reklam jest oparta na tej zasadzie, że jeśli kupisz szczoteczkę do zębów, pralkę albo auto, to osiągniesz pełnię szczęścia. Cóż, ale taka jest prawda. Ludzie bogaci, jak zobaczą jakiś tablet, który im się podoba, kupują. Zobaczą wielki telewizor, kupują. No, kto by z nas by tak nie chciał? A ja się nie zgadzam. Ostatnio nakręcałam wywiad z człowiekiem, który ma wszystko, o czym sobie tylko można namarzyć. I wcale nie wygląda na szczęśliwego. Może obejrzyjmy kawałek tego materiału. Dobrze, prosimy o materiał. Cześć. Cześć. Widzisz, że masz wszystko, o czym może sobie tylko człowiek zamarzyć. Jak widzisz, mam. Ale nie widzę, żebyś była szczęśliwa. A ty byłabyś szczęśliwa, gdybyś była na moim miejscu? No chyba nie. Wyglądasz raczej na człowieka przygniecionego, wręcz zniewolonego przez to wszystko, co posiadasz. Myślałam, że będę szczęśliwa. Ale im więcej posiadałam, tym czułam się coraz bardziej nieszczęśliwa. Współczuję. Masz pomysł, co z tym zrobić? Niestety nie mam. A ja mam. Jaki? Rozdaj wszystko, co posiadasz, tym, którzy tego potrzebują. Wtedy staniesz się wolna i szczęśliwa. Oszalałaś? Całe życie ciężko pracowałam, żeby to wszystko mieć. A teraz mam to rozdać tak całkiem za darmo? Jeśli chcesz być wolna i szczęśliwa, to tak. Nie. Współczuję twój wybór. Jak zmienisz zdanie, to daj znać. Cześć. No i co? Chciałabyś być na jej miejscu? No, nie, raczej nie. No, ciekawy materiał. A ty, Dominik, co powiesz na ten temat? Nie może być człowiek szczęśliwy, który tylko gromadzi skarby. W Piśmie Świętym jest powiedziane, więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Jezus od początku mówił uczniom, żeby nie przywiązywali się do dóbr materialnych, lecz do Królestwa Bożego. A Królestwo może zdobyć tylko przez dawanie. A dawanie to nic innego jak tytułowa jałmużna. Czyli słowo jałmużna oznacza dawanie? Nie do końca. Jałmużna to raczej litość, współczucie. Jeśli widzę kogoś, komu czegoś brakuje, a ja to posiadam, daję mu to, oczywiście, jeżeli mu współczuję. Proszę mi więc powiedzieć, co można dawać? Oczywiście kasę. A na co? No, na ubogich. A jeśli takich nie znam? Słuchaj, jest tyle różnych instytucji charytatywnych, że
Jak dasz im pieniądze, to oni już wiedzą, co z nimi zrobić. Na przykład? Na przykład Caritas, Towarzystwo Brata Alberta i wiele innych. Dzięki. Co jeszcze można dawać? Czas. Co? Czas. Żyjemy w świecie, gdy tak mało czasu poświęcamy sobie. Gdyby każdy rodzic ze swojego czasu poświęcił godzinę dla swojego dziecka, to zapewniam Was, że każde dziecko byłoby szczęśliwsze. Dokładnie. Z tego miejsca apelujemy do Was, rodzice. Godzina czasu dla nas, Waszych dzieci, bez kombinowania. Pieniądze są ważne, ale nie mogą być ważniejsze niż my. Co jeszcze możemy dawać? Modlitwę. Ciekawe. Pewnie, że ciekawe. Żyjemy w czasach, kiedy co chwilę spotykamy ludzi, którzy mają jakiś problem. Chcielibyśmy im pomóc, ale nie umiemy. Ale Jezus potrafi, jeżeli będziemy Go o to wytrwale prosić. Na przykład mój kolega ma problem w szkole. Oddaję za niego 10 różańca albo koronkę do Serca Jezusowego. Rodzice mają problemy w pracy. Oddaję za nich majówkę albo drogę krzyżową. Genialne posunięcie. Dziękuję, macie fantastyczne pomysły. Ale może na tym zakończymy. Zostawimy pole do popisu naszym widzom. Sami, kochani, spróbujcie wymyślić, co jeszcze możemy dawać. Zresztą nie wystarczy wymyślić, trzeba to jeszcze zrealizować. Czyli oferować komuś jałmużnę. Im lepszy pomysł, tym większa radość obdarowywanego. Na koniec proponuję, abyśmy posłuchali, co na ten temat jałmużny mówi sam Jezus. Starajcie się dobrych uczynków nie spełniać na pokaz, po to, by was ludzie podziwiali, bo wtedy nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca, który jest w niebie. Gdy więc wspierasz potrzebującego, nie trąb o tym przed sobą. Tak bowiem robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zapewniam was, oni już otrzymali swoją zapłatę. Gdy ty wspierasz potrzebującego, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój czyn pozostał w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie. Ja żegnam moich gości. Bardzo wam dziękuję za ofiarowaną mnie i widzę naszego programu Młoda na Boga jałmużnę. Cześć!